bardzo mi brakowało. Przeszkadzała mi ta przerwa i niemożność wypożyczania książek na bieżąco, że tak powiem. Przeczytałam w domu takie moje czytadła jak Ortona, Tato, czy co, już nie wiem, który raz rzędu właśnie podczas obecnej kwarantanny. No i czym prędzej przyszłam. Wejście do biblioteki wiąże się z dezynfekcją rąk. To jest pierwsze stanowisko. Jeśli czytelnik oddaje książki, kieruje się na prawo, ma do dyspozycji wrzutnię automatyczną lub oddaje przy stanowisku na dole, na parterze w holu. Jeśli chce wypożyczyć książkę, przechodzi do strefy czystej, gdzie również dezynfekuje i udaje się na piętro, gdzie obsługa podaje książki. Już od dłuższego czasu tutaj pożyczam książki i chętnie przychodzę tutaj czytać różne rzeczy, w szczególności książki na temat psychologii, komunikacji i tym podobnych. To jest właśnie ta sfera, którą się interesuję. Myślę, że to był bardzo trudny czas, naprawdę ciężko było znieść te całe 2 miesiące, kiedy nie można było tu przychodzić, bo to nie tylko jest czytelnia, gdzie można poczytać książki, ale też można poznać wiele ciekawych osób i to było trudne, brakowało tego. No udało mi się wypożyczyć 2, zamówiłam 3, także myślę, no jakoś spokojniej będę patrzyła w przyszłość i czekała, aż to zacznie coraz bardziej się otwierać, no i będzie już można swobodnie wypożyczać, tak jak kiedyś. I nie ma możliwości korzystania samemu, wyszukiwania samemu książek między regałami. Jeśli już sobie wypożyczy książki, schodzi na dół i opuszcza bibliotekę. Jeśli jest bardzo dużo osób, do zwrotów kierowanych jest 5 osób i również 5 osób do stanowisk na górze, na pierwszym piętrze. Myśli Pani, że jest szansa, że powrócimy do tej miłości do książek, którą kiedyś przecież Polacy pałali? Wywodzę się z takiej rodziny, że zawsze czytaliśmy książki. Moja córka młodsza jest bibliotekarką, a wnuk 8-letni, 9-letni na wakacje jeżdżą z książkami. Oprócz tego, że przepadają za komputerem, za grami komputerowymi, ale też jeden drugiemu czyta książki. Ale chciałabym, jeśli to faktycznie tak jest, żeby to się pogłębiało w ogóle, ogólnie, nie, żeby więcej ludzi czytało. Pamięta Pani, że polowało się również na książkę, tak jak później kiedyś polowało się na film w kinie premierowo, czy też ustawiało się za książką do premierowej kolejki? Zapisywało się na przeróżne książki, jak tego. Zresztą teraz też właśnie się zapisałam. Też na pewno wiele osób sięgało po książki, bo musiało coś zrobić z tym swoim wolnym czasem w domu, wiadomo. Tak, tylko że biblioteka też zapewnia dostęp do takich książek, których my na przykład nie mamy w domu, czegoś nowego. I na pewno mi się wydaje, że ruch powinien być większy zaraz, jak czytelnia zostanie uruchomiona.